My wtedy z tego pagórka 2 godziny, albo może i 3, patrzali na Niemen, którym przypływały czółna i łodzie z jednej strony i z drugiej ludzi przywożąc. Jak dziś pamiętam, że księżyc dobrze już posunął się do środka nieba i tkwił nad samymi piaskami. Ojciec pocałował matkę, coś ci się jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swoich podniósł i całować zaczął. Wprzódy nigdy mnie nie całował, bo człowiekiem był więcej pochmurnym niżeli wesołym i częściej w milczącym zamyśleniu pogrążał się, niż okazywał to, co miał w sobie. Całkiem inaczej jak stryj Anselm, który był gadatliwy i cały na wierzchu. Ale w ten czas ojciec dziecko swe żegnając zamkniętości nie wytrzymał. Cisnął mnie dość mocno, że aż bolało. I mało nie raz mnie pocałował. W tej samej minucie pan Andrzej żegnał się ze swoją żoną i ze swoim synkiem. Stała też tam panna Marta, która w tę porę młoda jeszcze była i kiedy troszkę w przyja żegnała, święcony medalik jakiś na szyi mu powiesiła. Kiedy ojciec całować przestał i z rąk wrócił, tego momentu już nie pamiętam. To tylko pamiętam, że zobaczyłem go jeszcze, jak obok pana Andrzeja przez te piaski jechał. Widać, bardzo płakałem i za łzami wprzódy zobaczyć go nie mogłem, bo w ten czas dopiero zobaczyłem, kiedy już znajdował się na połowie drogi pomiędzy pagórkami a borem. Księżyc tkwił wprost nad piaskami, a w jego światłości ojciec i pan Andrzej jeden przy drugim równej piękności.